serdecznie Państwa witam. Szczerze. Powiem szczerze, że oczekiwałem jakiegoś rozpoczęcia naszego koncertu bardziej oficjalnego, bo staram się ja w jakiś sposób oficjalnie Państwa powitać. Chór Non Nobis, który tutaj stoi przed Państwem w dniu dzisiejszym, pochodzi z Matki Bożej Łaskawej, która przytuliła nas do siebie swojej łaskawości. Chór już od 2007 roku śpiewa, czyli już od ponad 10 lat. Dzięki inicjatywie i wsparciu tamtejszego księdza proboszcza Sławomira Lewandowskiego. Założycielem i dyrygentem chóru jest pani Małgorzata Duda. Chór skupia osoby z różnych zgorzeleckich parafii, dla których generalnie pasją jest śpiewanie, umiłowanie muzyki. To śpiewanie to głównie na chwałę Pana Boga i ku radości słuchaczy. Także mamy nadzieję, że dzisiaj się Państwu będzie podobać. Chór ma w repertuarze głównie pieśni liturgiczne, które wykonujemy uświetniając uroczystości religijne, ale mamy też w swoim repertuarze utwory o charakterze rozrywkowym i patriotycznym. Dzień dzisiejszy, w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości, jest właśnie taką fajną okazją, żeby zaśpiewać dla Państwa kilka utworów o charakterze patriotycznym, a liczymy też na to, że Państwo włączycie się do wspólnego śpiewu. Miał być rzutnik. Mieliście Państwo mieć przed sobą teksty tego, co śpiewamy, ale no coś nie wyszło. Nie z naszej winy. Na początek zaśpiewamy dla Państwa trzy utwory na chór czterogłosowy. Pierwszy utwór to będzie Gaudium Mater Polonia, tekst i muzyka Wincentego Skielczy. Drugi z utworów Dorota, tekst Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. I trzeci utwór O miłosierna z jasnej bramy, tekst biskupa Józefa Zabitkowskiego, muzyka księdza Wiesława Kądzieli. W dalszej kolejności miejmy nadzieję, że w kolejnym cyklu zaśpiewacie już Państwo z nami utwory, pieśni, które z pewnością są Państwu znane. Zapraszam. Gaudium Mater Polonia.
Oh,
Thank you.
nosi tytuł Białe Róże. Jest to jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej. Napisana została w Makowie w listopadzie w 1914 roku przez Jana Lankau do melodii Czardasza. Piosenka znana już w czasie walk na Wołyniu. W 1918 roku poeta Kazimierz Broczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a Mieczysław Kozara-Słobucki napisał nową muzykę. W tej wersji zyskała popularność zarówno w trakcie kampanii wrześniowej, jak i w oddziałach partyzanckich. Pieśń kolejna nosi tytuł Maki. Znana jest również pod tytułem Ej dziewczyno, ej nieboga lub Przekorna dziewczyna. Powstała w pierwszych miesiącach niepodległości. Tekst napisał Kornel Makuszyński, znany autor książek i powieści dla dzieci i młodzieży, twórca również licznych wierszy. Twórcą melodii jest Stanisław Niewiadomski, wybitny kompozytor, pedagog oraz publicysta muzyczny. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Thank you.
pierwsza wygada. O, nie, przepraszam, to już było. Dobrze, pierwsza wygada i czerwone maki na Monte Cassino. Pierwsza wygada to pieśń, która powstała w 1916 roku i jest jedną z najsłynniejszych pieśni pierwszej brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Autorem melodii był kapitan Andrzej Żuchal-Sikorski, który od 1905 roku był kapelmistrzem Orkiestry Bieleckiej Straży Ogniowej, a potem Orkiestry pierwszej brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. On to właśnie był pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu. Autorami tekstu są prawdopodobnie Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki. Czerwone maki na Monte Cassino to pieśń, która powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin dosłownie przed ostatecznym zdobyciem wzgórza. Autorem pieśni Czerwone maki na Monte Cassino był Felix Konarski, a muzykę skomponował Alfred Schulz. Pierwszy raz pieśń Czerwone maki na Monte Cassino została odśpiewana w miejscowości Campo Bassa podczas Akademii dla Uczczenia Zwycięstwa. Zapraszamy.
Ostatnie dwie pieśni, które zaśpiewamy, noszą tytuł Marsz Obozowy z 1831 roku oraz Pierwsza Kadrowa. Marsz Obozowy z 1831 roku istniał również pod tytułem Bracia do bitwy, nadszedł czas. Jest jedną z 8 pieśni Powstania Listopadowego, jakie skomponował Karol Kurpiński, chcąc przyczynić się do wzrostu uczuć patriotycznych i nastrojów rewolucyjnych. Utwór powstał w nocy z 1 na 2 lutego 1831 roku, a został napisany jako utwór okolicznościowy na dzień odjazdu naczelnego wodza ze stolicy do obozu. Po raz pierwszy wykonany był 8 lutego 1831 roku w Teatrze Narodowym pod batutą kompozytora. Kurpiński, chcąc bowiem wpłynąć na nastroje społeczeństwa, wykonywał swoje pieśni powstańcze jako antrakty lub na końcu przedstawień. Początkowy fragment tej pieśni, który brzmi Bracia do bitwy, nadszedł czas, stał się hasłem Wojska Polskiego. Druga pieśń, Pierwsza Kadrowa, piosenka powstała w sierpniu 1914 roku w pierwszej kompanii kadrowej utworzonej przez Józefa Piłsudskiego. Kampania ta była pierwszym oddziałem Wojska Polskiego od czasów Powstania Styczniowego. Tekst tej piosenki napisał 19-letni żołnierz kadrówki Tadeusz Ostrowski. Autorem kilku zwrotek tekstu jest Wacław Kazimierz Łęcki, lekarz żołnierzy 2. plutonu kadrówki. Marsz pierwszej kadrowej bardzo szybko został pochwycony przez cały pułk, a stamtąd rozniósł się po legionach przez cały okres Wielkiej Wojny, towarzyszył polskim legionistom na wszystkich frontach wojny. Do dziś jest to znana i bardzo lubiana pieśń wojskowa. Zachęcam Państwa do wspólnego śpiewania.
piękne pieśni. Słuchając tych pieśni, to się dusza raduje. W tych murach szczególnie. Wszyscy znamy te pieśni, ale w stulecie niepodległości, tą rocznicę taką wyjątkową, którą w tym roku obchodzimy, to te pieśni jeszcze bardziej tak podnoszą na duchu. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to wykonanie i myślę, że w przyszłości może będzie jeszcze będziemy mieli okazję Państwa tej gości u siebie. Przepraszam za takie niedociągnięcie organizacyjne, ale myśmy tylko udostępniali salę, a resztę ktoś inny robił. Jakoś to takie wyszło, jak powinno wyjść. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zapraszam Państwa do oglądnięcia wystawy.